Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie wakacyjnej. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam powiedzieć, czym jest Server-Side Rendering, a omówię to na podstawie takiej prostej aplikacji napisanej w Reactie. Więc mamy tutaj zwykłą aplikację utworzoną w Create React App i ten komponent nie robi tutaj nic, myślę, tajemniczego. Tak naprawdę mamy tutaj wewnętrzny state. W tym naszym komponencie mamy efekt, który wykonuje się raz w momencie, gdy nasz komponent się zamontuje i pobieramy sobie dane z API GitHuba i zapisujemy sobie do state'u informacje dotyczące danego repozytorium. Więc mamy nazwę, repozytorium, opis oraz bardzo ważną informację, jaką jest liczba gwiazdek projektu. No i teraz zobaczmy, jak ta aplikacja zwykła, taka client-side renderowana, czyli zwykła aplikacja z Create React App, jak ona się tutaj zachowuje. Więc pierwszą rzecz, jaką możemy zaobserwować, no to oczywiście po chwili te tutaj dane z tego API lądują w HTML-u, ale jak widzicie przy odświeżeniu jest taki efekt mrugnięcia, a ten efekt mrugnięcia, czyli że na początku jest tak naprawdę biała strona, jest spowodowany tym, że to zapytanie do API GitHuba odbywa się w całości po stronie przeglądarki, więc przez chwilę w tym komponencie nie ma niezbędnych danych do wyświetlenia ich. No i teraz jak wygląda sprawa w server-side renderingu? Tutaj mamy prostą bibliotekę, która nazywa się Next.js i ona umożliwia w łatwy sposób renderowanie komponentów po stronie serwera, co daje nam kilka fajnych korzyści. Przede wszystkim korzyść jest taka, że użytkownik wchodząc na stronę automatycznie dostaje z serwera już przerenderowane komponenty. I teraz jak to osiągnąć? Ja tutaj w tym filmiku nie będę mówił jakby o podstawach Next.js, ale tutaj możecie zobaczyć kod właśnie z Next.jsa, który pozwala wstrzyknąć propsy do komponentu na serwerze i zwrócić później cały taki plik już gotowy z serwera do klienta w przeglądarce. Oznacza to, że to zapytanie do tego API GitHubowego zachodzi po stronie serwera i w momencie, gdy użytkownik wchodzi na stronę, to tak naprawdę są zwracane już te dane. I teraz zobaczmy, jak ten Next.js zachowuje się w praktyce. Otworzymy sobie za chwileczkę przeglądarkę i zobaczymy, jak ten sam fragment kodu zachowuje się przy server-side renderingu. I teraz widzicie, że przede wszystkim w zakładce Networks zniknęło zapytanie do API i w momencie, gdy odświeżamy sobie tą stronę, nie ma tego efektu, takiego mrugnięcia, tak jak to mieliśmy w tej poprzedniej aplikacji. No i bardzo fajną korzyścią Next.js jest fajna integracja z tym programikiem, który omawiałem Wam w poprzednich filmach przy okazji Auth0. I tu widzicie, że tak naprawdę jedną komendą możemy ten nasz kod zdeployować na serwer. Ja Wam za chwilę pokażę, jak to działa. No i oczywiście jest to proste dla takich prostych aplikacji, ale no gdybyście chcieli w całości jakby zmusić Reacta do server-side renderingu bez użycia takich narzędzi jak Next.js i bez użycia Now do deployowania tego, no to nie jest to trywialny problem, ponieważ musimy jakby po stronie serwera tworzyć taki łańcuch tekstowy z węzłów reactowych i zwracać je przez serwer, co nie jest oczywiście trywialne. No i widzicie, że tutaj nasza stronka już działa. W zakładce Network nie mamy żadnych zapytań do GitHuba, więc tak naprawdę wszystko dzieje się po stronie serwera. I teraz przygotowałem dla Was taką tutaj wiedzę w pigułce. Przede wszystkim, żeby wykazać Wam tutaj na tym slajdzie, jakie są różnice między client-side a server-side renderingiem, ponieważ w tym filmiku moim celem nie jest zachęcenie Was, żeby każdą aplikację przepisać na server-side rendering, bo jest to bez sensu, ale chcę Wam po prostu przekazać garść informacji, żebyście wiedzieli, kiedy server-side rendering może się okazać dobrym pomysłem. Więc przede wszystkim client Server-Side Rendering ma taki minus, że mniej robotów wspiera indeksację strony. Oczywiście roboty googlowskie są w stanie indeksować strony JavaScriptowe, ale spotkałem się z opinią, niestety nie mogłem tego potwierdzić na 100%, ale podobno przez to, że JavaScriptowy bot jest bardziej kosztowny, jego praca jest bardziej kosztowna dla Google'a, to ten bot rzadziej indeksuje strony, więc na przykład takie strony, które no nie wiem, publikują plotki albo jakieś aktualności, no to takie strony jednak powinny być moim zdaniem renderowane po stronie serwera, by być szybciej zaindeksowanym przez roboty. Więc kolejna zaleta, jeżeli chodzi o server-side rendering, to że serwer zwraca nam cały content prosto z serwera, więc jakby w sytuacji, kiedy wasze apki odpytują wiele różnych zewnętrznych API, to można się zastanowić nad server-side renderingiem, bo na przykład w przypadku, gdy robimy produkt skierowany dla urządzeń mobilnych, które działają w rejonach, gdzie internet nie jest zbyt dobry, no to wtedy ograniczenie tych zapytań HTTP do minimum no jest lepszym rozwiązaniem i lepiej po prostu zwrócić użytkownikowi cały gotowy markup strony. Więcej robotów i częściej indeksuje strony zrobione w server-side renderingu, więc jeżeli tworzycie stronę dla, nie wiem, na rynek indyjski i chcecie, żeby te jakieś indyjskie roboty was przeszukały, jeżeli zależy wam na tym, no to trzeba na pewno to rozkminić, ten server-side rendering, no ale... oczywiście jak każda rzecz w informatyce nie jest to za darmo, tak? Więc server-side rendering ma oczywiście minusy. Minusy są takie, że jest trudniejsze wdrożenie aplikacji na serwer. Oczywiście biblioteki takie jak Next.js i SiteNow upraszczają ten proces, ale domyślam się, że jakby nie można tak łatwo tego odnieść do takich zaawansowanych już istniejących aplikacji, gdzie trzeba obsługiwać różne redirecty, gdzie trzeba badać ciasteczka, wystawiać je, no wtedy jednak ten Next.js na pewno wymaga więcej do wykonania rzeczy po naszej stronie niż taka zwykła aplikacja, która jest renderowana po stronie klienta. Więc to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli macie jakieś pytania do tego tematu albo Next.js jest dla Was ciekawym tematem i chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów, to gorąco proszę o zostawienie komentarza pod tym nagraniem. W opisie do tego filmiku znajdziecie także link do Discorda, gdzie rozmawiamy sobie o Reakcie, GraphQL-u i ogólnie wszystkich rzeczach, które są omawiane na tym kanale. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę Ci miłego dnia.